Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii. Piotrochnio, witam w kolejnym odcinku Kawy z agentem. Dziś ważny temat: zakup nieruchomości na rynku wtórnym i pięć najczęściej popełnianych błędów. Uczmy się na błędach, ale najlepiej tych nie swoich. Ja tych błędów obserwowałem. Bardzo dużo, swoich czasami niestety też, ale ponieważ pracuję z klientami na co dzień przy kredycie hipotecznym, to widziałem mnóstwo błędów popełnionych przez moich klientów, czy też potencjalnych moich klientów, które popełnili przy zakupie swojej nieruchomości. Często nie byli to um, ludzie, którzy kupowali swoją pierwszą nieruchomość. Często te błędy popełniają nawet przy zakupie kolejnej już nieruchomości, można powiedzieć, doświadczeni inwestorzy, a to dlatego, że każda nieruchomość jest. Inna, każda transakcja jest inna, i nawet jeżeli kilka tych nieruchomości zdarzyło się takich bezproblemowych, to kolejna trafiła się już z jakimś, ale, no i tam właśnie ten błąd został popełniony. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakich to jest pięć najczęstszych błędów, co zrobić, żeby ich uniknąć. Wszystkie informacje, jak zwykle, macie podsumowane w opisie odcinka. Zapraszam do oglądania. Jedziemy. Błąd numer jeden brak. Sprawdzenia zdolności kredytowej przed podpisaniem umowy przedstępnej. Co to znaczy, dlaczego to jest takie istotne i dlaczego w ogóle ten błąd się zdarza? Jeżeli podpisujemy umowę przedstępną, ona wiąże się z zadatkiem lub z jakąś wpłatą zaliczki, zadatku. No ogólnie wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Jeżeli bierzemy kredyt i nie sprawdziliśmy wcześniej zdolności kredytowej, to to ryzyko jest podwójne. Często możemy mieć takie wyobrażenie, że ta zdolność no jest, że sobie radzimy, że płacimy ratę za wynajem, czy radzimy sobie po prostu finansowo dobrze w życiu. No a bank może na to spojrzeć już inaczej. Kiedy najczęściej trafia mi się w ogóle tak? Taki scenariusz, kiedy klient przekonany wręcz, że taką zdolność kredytową posiada, dostaje od banku decyzję odmowną, i to często w takich sytuacjach, kiedy już wpłacił zadatek w postaci nawet kilkuset. Tysięcy złotych. W ten błąd najczęściej wpadają przedsiębiorcy, ponieważ finanse firmowe i finanse osobiste są oceniane przez bank zupełnie odrębnie, zupełnie inaczej. Na przykład, przedsiębiorca, który ma duży obrót na swojej spółce czy na swojej działalności gospodarczej, nie generuje wysokich dochodów, tylko generuje wysokie przychody, będzie oceniony przez bank przy kredycie firmowym bardzo wysoko. On dostanie nowego Mercedesa pod dom w dwa dni, to znaczy, chodzi mi o leasing czy jakiś wynajem długoterminowy. Dostanie często kredyt taki na klik, banki do niego często wydzwaniają z ofertami, a więc kupując nieruchomość przy podpisywaniu umowy przedstępnej, często czuje się zbyt. Pewnie, często jest to jakiś rodzaj takiej, powiedziałbym, nonchalancji. Na zasadzie, no, nie będziemy w ogóle rozmawiać o zdolności kredytowej, bo ja po prostu ją mam. Natomiast mm, później przychodzi weryfikacja. Klient przychodzi, no i okazuje się, że spółka, która robi 5 milionów złotych obrotu, ma 100 tysięcy, załóżmy tylko, dochodu w, w poprzednim roku, ten klient jako osoba prywatna. No i w tym momencie. Nie ma zdolności, szczególnie, że to są często nieruchomości po prostu drogie i ta zdolność potrzebna jest na wysokim pułapie. W tym momencie zaczyna się robić to bardzo problematyczne, bo jeżeli ta druga strona no, nie zgodzi się lub umowa kredytowa nie była odpowiednio, umowa przedstępna nie była odpowiednio zabezpieczona. Zabezpieczenie to na przykład klauzula o otrzymaniu trzech decyzji negatywnych z danego banku, no to w tym momencie taki klient po prostu może utracić te 100 tysięcy złotych. Kiedy jeszcze zdarza się, że to wyobrażenie o swojej zdolności kredytowej jest zupełnie inne niż rzeczywistość? W sytuacji, kiedy zmieniają się okoliczności, czyli mam na myśli tutaj sytuację, gdy na przykład stopy procentowe. Wzrosły gwałtownie, klient na przykład sprawdzał sobie tą zdolność pół roku wcześniej. No i miał ją na przykład na 700 tysięcy. Zarezerwował nieruchomość, ta nieruchomość wymagała jedynie kredytu na poziomie 500 tysięcy, on więc spokojnie, badając sobie tą wcześniej zdolność kredytową podszedł do umowy przedstępnej, po czym dał zadatek, po czym złożył wnioski do banków i otrzymał decyzję negatywną. Co to, e, czym to było spowodowane? Tym, że stopy procentowe wzrosły, raty kredytów wzrosły i zdolność spadła. Dodatkowo zostały wprowadzone dodatkowe regulacje poprzez Komisję Nadzoru Finansowego, która mówiła o tym, że trzeba e, m, doliczać kolejny bufor do oprocentowania już i tak wysokiego, no i w tym momencie taki klient po prostu nie miał zdolności. Więc e, może być tak, że bank odmówi kredytu. A zadatek przepadnie. Dlatego błąd numer jeden nie sprawdzenie zdolności przed przystąpieniem do umowy przedstępnej. Zawsze skonsultujcie się czy to ze swoim bankiem, czy to z ekspertem kredytowym. Tutaj autopromocja, serdecznie zapraszamy. Link do naszej konsultacji w opisie, ponieważ to może być kluczowe w kwestii bezpieczeństwa waszego zadatku. Błąd numer dwa niezweryfikowanie stanu prawnego nieruchomości. Tutaj można to rozszerzyć na całą masę pojedynczych różnych błędów. Natomiast często jest to taki podstawowy błąd, jak niezweryfikowanie nawet księgi wieczystej. Każda nieruchomość powinna mieć coś takiego jak księga wieczysta, czyli taki osobisty dowód w nieruchomości, gdzie mamy zapisane kilka kluczowych informacji, m.in. kto jest właścicielem, jakie prawa ma do tej nieruchomości ten człowiek, który jest czy właścicielem, czy ma spółdzielcze prawo własnościowe. Czy są jakieś ograniczenia na tej nieruchomości? Na przykład, czy jest jakaś służebność, czyli, że ta nieruchomość musi udostępniać coś komuś, na przykład, nie wiem, przesył energii przez działkę. Albo na przykład prawo do żywocia, czyli y, ktoś komuś przypisał nieruchomość, na przykład rodzice, dziecku, ale zapisali sobie w y, umowie y, tej darowizny, że mają prawo tak zwanego dożywocia, czyli dożywotniego mieszkania w tej nieruchomości. Na taką nieruchomość na przykład bank nie udzieli kredytu, a często na takie nieruchomości ludzie zawierają umowy przedstępne, myśląc, że to nie jest żaden problem. Stan prawny, to też e, to, jak obciążona jest nieruchomość, zarówno takimi prostymi rzeczami jak kredyt hipoteczny, jak i też jakimiś bardziej wymagającymi tutaj e, więcej działań obciążeniami typu obciążenie komornicze obciążenie przez jakieś prywatne pożyczki tutaj to już jest bardziej skomplikowane no i często po prostu osoba kupująca zanim sprawdzi ten stan prawny nieruchomości podpisuje umowę przedstępną znowu daje zadatek czy zaliczkę no i później to już jest kwestia sporna czy te informacje powinny paść czy nie powinny czy one są z punktu widzenia sprzedającego były istotne no i zawsze taki stan prawny Nieruchomości, warto sprawdzić. Pierwszym pytaniem, które trzeba zadać, jeżeli idziemy oglądać taką nieruchomość, negocjować cenę, to jest: poproszę o numer Księgi Wieczystej. Na systemie elektronicznych Ksiąg Wieczystych ekw.pl możemy wpisać numer Księgi Wieczystej i zobaczyć te wszystkie informacje, o których mówiłem przed chwilą. Kontynuując wątek Księgi Wieczystej, czy da się kupić nieruchomość bez Księgi Wieczystej? Bo jak jesteście już. Researcherami rynku nieruchomości, to wiecie, że na portalach ogłoszeniowych możemy spotkać takie nieruchomości, które nie posiadają Księgi Wieczystej. I teraz, no, oczywiście, da się je kupić. Jeżeli mówimy tutaj o zakupie. Za gotówkę, to jest kwestia umowna, co kto chce kupić, a co kto chce sprzedać. Jeżeli jednak włączymy tutaj już tą moją działkę, czyli kredyt hipoteczny, to nie każdą nieruchomość bez Księgi Wieczystej da się kupić. Jest kilka banków, które pozwalają na zakup nieruchomości bez Księgi Wieczystej, ale ta nieruchomość musi mieć uregulowane grunty. Dotyczy to szczególnie spółdzielszego własnościowego prawa do lokalu, czyli takiej formy własności, formy praw do danego miejsca, danego. Mieszkania, nieruchomości, i tam często przy budowie, przy sprzedaży tych nieruchomości nie były zakładane księgi wieczyste, ale nie ma przeszkód w ich założeniu czyli spółdzielnia, która jest formalnie właścicielem tej nieruchomości, zgadza się na założenie tej księgi. Możemy założyć księgę, bank ma gdzie się wpisać na hipotekę no i taką nieruchomość spokojnie skredytujemy. Natomiast jest część nieruchomości, które nie posiadają księgi wieczystej, ale też nie mogą jej założyć. Tutaj w Warszawie, na przykład, tu gdzie ja na tym rynku najczęściej działam, ale nie tylko, bo jest to też czy w Łodzi, czy w innych dużych miastach, problem taki, że czasami nieruchomość nie ma ani księgi wieczystej, ani nie ma uregulowanego gruntu, tak zwanego, czyli ma po prostu niejasne jeszcze sytuacje z gruntem, na którym stoi nieruchomość. A to są jakieś spory z miastem, a to z jakimiś osobami prywatnymi, które roszczą sobie prawo do tego gruntu. I w tym momencie nie założymy tam księgi wieczystej, bo ta sytuacja prawna jest niejasna, i w tym momencie nie otrzymamy kredytu. Jeżeli zawarliśmy umowę przedstępną na taką nieruchomość, mogliśmy zawrzeć umowę przedstępną tutaj sprzedające. Mógł tego też nie wiedzieć, czy bank kredytuje taką nieruchomość, czy też nie kredytuje. Zazwyczaj wie, natomiast no, może nie wiedzieć. I w tym momencie mamy problem. A więc sprawdzamy stan prawny nieruchomości. Zaczynamy od Księgi Wieczystej. Jeżeli podpisujemy umowę notarialną, to u notariusza umowę notarialną przedwstępną, bo dlaczego w ogóle ludzie podpisują czasami umowę notarialną przedwstępną albo decydują się na umowę tak zwaną cywilnoprawną? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu podwójna wizyta u notariusza, czyli najpierw na umowie przedstępnej, a później na umowie końcowej, kosztuje więcej. I dlatego często ludzie decydują się na umowę przedstępną, nie notarialną, tylko cywilnoprawną, czyli po prostu sporządzoną na kartce papieru umowę, gdzie określona jest strona sprzedająca/kupująca. I przedmiot sprzedaży. Wszystko jest ok, jeżeli nieruchomość nie jest problematyczna, jeżeli strony transakcji nie są problematyczne. Natomiast kiedy pojawiają się problemy, to w tym momencie może się okazać, że taka umowa jest niewystarczająca. Umowa notarialna na pewno będzie dokładniejsza, na pewno ma większą moc ze względu na swoją klauzulę wykonalności, jeżeli któraś ze stron nie będzie dopełniała warunków umowy. Na pewno też notariusz przed umową przedstępną zada wiele więcej pytań i poprosi o wiele więcej dokumentów. Więc tam padną takie pytania, czy ktoś jest zameldowany w tej nieruchomości, czy na przykład jest jakaś działalność prowadzona lub była w tej nieruchomości, czy nieruchomość jest wolna od obciążeń. Tutaj dużo takich pytań padnie, które przy umowie cywilnoprawnej po prostu mogą nie przyjść do głowy stronie kupującej. Także tu jest do, do rozważenia. Jeżeli jest to możliwe, jeżeli te kilkaset złotych czy tysiąc kilkaset złotych nie ma tutaj aż tak dużego znaczenia dla strony kupującej, no pamiętajmy, że kupujemy najczęściej przedmiot o wartości kilkuset tysięcy. Więc nawet jeżeli ma znaczenie, to pytanie, czy nie warto tego zainwestować w tę umowę przedstępną notarialną? No to w, ja raczej w tym kierunku bym się kierował, właśnie w, w kierunku umowy przedstępnej notarialnej. Jest to. Większy poziom bezpieczeństwa na pewno dla obu stron, tak naprawdę. Kończąc informacje na temat stanu prawnego nieruchomości, powiem, co możemy zrobić, żeby uniknąć tych kłopotów. Skontaktujmy się z prawnikiem, ale prawnikiem, który zna się na prawie nieruchomości, nie tylko takim ogólnym człowiekiem, który zajmuje się prawem, czy kogoś, którego pierwszą osobę, którą kojarzymy z prawem, bo prawo jak każda inna dziedzina życia ma swoje wąskie specjalizacje. Dlatego skontaktujmy się z prawnikiem od nieruchomości, możemy też zapytać eksperta, czy to pośrednika, ale zorientowanego w temacie, bo to różnie bywa. Natomiast no, z ekspertami kredytowymi podobnie. Bywa tak, że są to zorientowane osoby z szeroką wiedzą, natomiast no bywa tak, że gdzieś tam ta wiedza nie jest aż tak szeroka. Tak bym to ujął. W każdym razie jeżeli na przykład do nas się zwrócicie o pomoc, to my takie wstępne informacje już Wam przekażemy na temat tego, co widzimy w Księdze Wieczystej, w dokumentach, w umowie przedstępnej i tu płynnie przejdziemy do błędu numer 3, czyli brak dokładnego zabezpieczenia interesów obu stron, w umowie przedstępnej. Tutaj znowu wiąże się to z punktem tego, czy umowa jest sporządzona notarialnie, czy umowa sporządzona jest cywilnoprawnie. W tej cywilnoprawnej często brakuje wielu szczegółów. Na przykład kto kiedy przekaże nieruchomość, kto kiedy się wyprowadzi. Często proces kredytowy jest liczony na przykład, nie wiem, na 2-3 miesiące. No i ta strona sprzedająca myśli sobie, że ok, to mamy 3 miesiące, to my też możemy się wyprowadzić tam za 3 miesiące. I oni nie są gotowi na przykład na wyprowadzkę z takiej nieruchomości. To jest jeden z przykładów zdarzających się. Ale na przykład kwestia tego, co jeżeli nie otrzymamy kredytu, czyli taki zapis, klauzula dodatkowa w umowie, że jeżeli trzech 3 decyzje negatywne przyniesiemy, to ten sprzedający zwróci nam ten zadatek. yeah <sighs> orzecznictwo sądów wcale nie jest takie jednoznaczne w tej kwestii i ten sprzedający często myśli, że może ten zadatek zatrzymać. Warto więc to przy umowie już określić, że jeżeli na przykład otrzymamy trzy decyzje negatywne, kredytowe, to ten zadatek zostanie nam zwrócony, mimo że no tutaj była to forma zadatku, to nie jest to nasza zawiniona rzecz, no i powinien, powinno to być zwrócone nam jako stronie sprzedającej, no ale tutaj często pojawia się na tym polu tarcie, często w drugą stronę. Można określić, że nieotrzymanie kredytu nie będzie powodem do zwrotu takiego zadatku, bo ktoś na przykład ma świetnie tą zdolność zbadaną i chce podjąć takie ryzyko. Na przykład, dlatego że obok stoi ktoś gotówkowy, chce zapłacić za tę nieruchomość gotówką, no i ten zadatek jest taką kartą przetargową. Kolejny konflikt w tych omówieniach dokładnych warunków umowy przedstępnej może się pojawić na poziomie sposobu i terminów płatności. Tutaj te terminy mogą się różnić w wyobrażeniach kupującego i sprzedającego, więc warto dokładnie je w umowie zawrzeć. Dokładnie warto też zawrzeć, w jaki sposób zapłacimy, czy gotówką, depozytem notarialnym, czy przelewem. W jakikolwiek sposób sobie nie wymyślimy, niech on będzie dokładnie opisany w tej umowie przedstępnej. Tutaj rozwiązaniem na uniknięcie problemów z dokładnymi zapisami w umowie przedstępnej będzie akt notarialny i umowa przedstępna sporządzona właśnie w takiej formie. Błąd numer cztery: zbyt mało czasu na uzyskanie kredytu i dopełnienie wszystkich formalności. Ten błąd popełniany jest bardzo często zupełnie nieświadomie i nawet powiedziałbym niezawinienie przez taką stronę kupującą. No bo idą na przykład do dewelopera, idą do sprzedającego, do agenta nieruchomości. No i tam często pada jakaś informacja. Nie, no nieruchomość kupuje się teraz w miesiąc, dwa, trzy tygodnie. To jest maksymalny czas, kiedy my czekamy teraz na jakiekolwiek decyzje. Nasz ekspert to ostatnio zrobił w tydzień taką decyzję kredytową. No i to. Może być nawet prawda, ale to jest wszystko zależne od momentu, w którym jesteśmy i od sytuacji konkretnego klienta. Więc najlepszym sposobem jest danie sobie maksymalnie długiego czasu. Ja zawsze proponuję moim klientom, żeby negocjowali, czy nawet po prostu proponowali jako taką dobrą praktykę, trzy miesiące na domknięcie transakcji. I my nie mówimy, że będziemy czekać do 90 dnia, żeby podpisać umowę kredytową, czy umowę notarialną przenoszącą własność. Tylko to jest czas do bo po co spotykać się na jakieś aneksy przedłużające, czyli dać sobie czas, na przykład nie wiem, miesiąc czy niecały miesiąc, aby później w przypadku jakichkolwiek komplikacji przedłużać tę umowę. No i tutaj już też jako strona kupująca jesteśmy zależni od strony sprzedającej, czy taki aneks z nami w ogóle podpisze, mimo że przy, przed umową przedstępną mogą padać takie zapewnienia, że a w razie czego to podpiszemy aneks. Po co aneks, skoro możemy od razu dać sobie więcej czasu do i jeżeli Wyrobimy się w trzy tygodnie, chętnie strony podejdą do takiej transakcji, ale jeżeli się nie wyrobimy, i tutaj może to wynikać <laughs> z wielu czynników, na przykład kiedy był kredyt BK2%, czyli ten taki wspaniały program rządowy, który tak pięknie wywindował ceny wszystkim posiadaczom nieruchomości, bo tym, co chcą kupić, no to, to dla tych ludzi ten program nie był piękny. Natomiast jeżeli chodzi o no, już osoby, które mają nieruchomość, szczególnie kiedy mają więcej niż jedną nieruchomość, no to taki program to złoto, bo y y Właśnie, bo nieruchomości podnosi wartość szybciej niż wartość złota. I ten właśnie program spowodował, że czasy procesowe w niektórych bankach, na przykład w tych takich, które brały udział w tym programie, wydłużyły się z dwóch tygodni do dwóch i pół miesiąca. I teraz e, człowiek taki kupujący, spotykając się ze sprzedającym, e, mówił, że potrzebuje dużo czasu, ale ten sprzedający zapewniał go, nie, my większość tematów zamykamy w naszym biurze deweloperskim, w naszym biurze m, nieruchomości w miesiąc. Jeżeli pan nie wierzy, może pan skorzystać z pomocy naszego agenta. E, no i dawali e, miesiąc na umowie przedstępnej. No i to jest błąd. Ogromny błąd, dlatego że później ten kupujący ryzykuje znowu zadatek. To jest najpoważniejsze ryzyko, które tutaj może się wydarzyć, ale w czasach takiego programu BK2% tylko jedno z ryzyk, dlatego że nie wyrabiając się w tym terminie, to po takim miesiącu ta sama nieruchomość lub inna była już o na przykład 50 tysięcy droższa albo 100 tysięcy droższa. Więc nawet jeżeli ktoś odzyskał zadatek, no to w tym momencie. Mówiąc tak przysłowiowo, był w plecy, bo musiał e, kupić nieruchomość niby taką samą, ale na przykład 15% droższą. Także tutaj ten czas jest kluczowy. Dajemy sobie dużo czasu: 3 miesiące to jest taki odpowiedni moment. Negocjujemy. No jeżeli ktoś nie ma tyle czasu jako sprzedający i ma na przykład tylko dwa tygodnie albo tylko miesiąc, no to trudno, ta nieruchomość być może nie jest dla nas. Myślę, że nie warto podejmować takiego ryzyka. I na tym zakończmy omawianie tego czwartego błędu. Przechodzimy do błędu numer 5. Niedoszacowanie kosztów dodatkowych. Koszty dodatkowe przy transakcji zakupu nieruchomości potrafią przyprawić oból głowy. Czasami wydaje się, że powinniśmy mieć ten wkład własny do kredytu. No i zbieramy te nasze 10% czy 20% wkładu własnego. No i co się okazuje? Przystępujemy do zakupu nieruchomości, a tam po drodze czekają nas takie niespodzianki jak notariusz. Czyli taksa notarialna, podatek PCC, czyli Państwo. Tutaj, mimo że niektóre te nieruchomości, szczególnie pierwsze, teraz zwolnione są z podatku, no to jak ktoś nie jest zwolniony, to takie 2% podatku od wzbogacenia się, czyli wzięcie na siebie kredytu na przykład na milion na 30 lat, to wcale nie jest mały koszt. Nieruchomość za milion 20 tysięcy. Ak notarialny od takiej nieruchomości około 5 tysięcy. Kolejny koszt, agent nieruchomości. Czasami jest tak, że agent nieruchomości bierze prowizję od strony sprzedającej, czasami jest tak, że od kupującej, jeszcze też czasami tak bywa, że od obu z tych stron. No i teraz, jeżeli ta te prowizja sięga na przykład 2-3% wartości nieruchomości, robi się to poważny koszt. Już tutaj oszacowaliśmy sobie prawie 30 tysięcy kosztów, tutaj może dojść kolejne 30 tysięcy przy takiej nieruchomości za milion złotych. No i w tym momencie, żeby kupić nieruchomość, uzbieraliśmy sobie 20% wkładu własnego i było to 200 tysięcy złotych, a tu nagle okazuje się, że to nie 200, a prawie 300. Mówiąc tutaj już o kolejnych kosztach drobnych, takich jak Ubezpieczenie nieruchomości, wycena, wycena nieruchomości, czyli rzeczoznawca majątkowy. Czasami zdarzają się opłaty przy kredytach, typu opłaty wstępne, tak jak opłata za prowizję banku, czy jakieś wysokie ubezpieczenie kredytowane z góry. To już jest rzadkość. Ogólnie dzisiaj dobry, elastyczny kredyt, który my często polecamy klientom, to jest kredyt bez kosztów wstępnych i bez kosztów za wcześniejszą spłatę. Na takie szczególnie polecam zwracać uwagę i takie oferty wybierać. Natomiast czasami się tak zdarza, że jeszcze też opłaty jakieś początkowe w kredycie. No i w tych opłat zbiera się bardzo, bardzo dużo i nasze wyobrażenia o naszym wysokim wkładzie własnym, no niestety pryskają. No i w tym momencie. Albo mamy problem, albo mamy po prostu jeszcze jakąś dodatkową gotówkę na koncie. A przecież to nie wszystko, no bo jak do takiej nieruchomości się wchodzi po zakupie, no to czy ona jest z rynku pierwotnego czy wtórnego, to mamy tam wiele do zrobienia. No na rynku pierwotnym wiadomo, jest po prostu całe wykończenie, więc to jest kilkaset tysięcy złotych dodatkowo. Na rynku wtórnym, jakby ta nieruchomość nie była wspaniała, jakby nie była dobra, to trochę jest jak z samochodem. Jak kupujemy samochód używany, w tym momencie zawsze praktycznie pojawią się jakieś opłaty serwisowe. I te koszty są często niedoszacowane. Często osoby kupujące nie zdają sobie sprawy z wielkości tych kosztów, no i niestety po prostu wpadają w takie tarapaty, bo albo muszą sobie dobrać jakieś kredyty gotówkowe do tego, no albo po prostu muszą się zadłużać gdzieś u rodziny, albo ewentualnie po prostu pozbawiać się zupełnie swojej poduszki finansowej, co też nie jest dobre, bo. No, zaciągamy w końcu kredyt na kilkaset tysięcy złotych, więc warto byłoby mieć tą poduszkę zbudowaną co najmniej na poziomie tych trzech miesięcznych wypłat. Najlepiej na poziomie dwunastu do tego trzeba dążyć. Natomiast te koszty początkowe totalnie temu nie pomagają. Także, niedoszacowanie kosztów dodatkowych. Piąty, ostatni dziś błąd. Dziękuję wam serdecznie za wasz czas. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Będzie pojawiało się kolejnych sporo dobrych treści pomocnych. Uczmy się na błędach, na błędach innych, a ja wam o tych błędach często będę opowiadał, żebyście mogli ich unikać. Piotr Ochnio, kawa z agentem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.